apteczkę sięgnęłam. No właśnie po co? Bo chciałam się dowiedzieć więcej na temat zakupów w internecie. Teraz już wiem, kiedy mogę odstąpić od umowy, a kiedy złożyć reklamację. Teraz wiem, jak ważne jest, żeby sporządzić testament. To nie jest żadne czary-mary. Wcześniej myślałem, że można go sporządzić tylko u notariusza. Nie ma się czego bać, nie trzeba czekać do późnej starości. Dzięki testamentowi wiem, kto dziedziczy po mnie majątek. Czy wiecie, że możecie popełnić przestępstwo, kupując przedmiot na aukcji w internecie? Serio, uważajcie na takie super okazje, gdyż może się okazać, że rzecz jest kradziona. A wątpię, żebyście chcieli mieć kłopoty, nawet jeżeli o tym nic nie wiedzieliście. Słyszałem ostatnio o gościu, który kupił sobie 3 gramy marihuany. Postanowił trochę przehandlować i sprzedał po jednym dwóm swoim 15-letnim kolegom z klasy. Policja go zatrzymała i okazało się, że popełnił zbrodnię. A co to jest zbrodnia, dowiedziałem się właśnie z apteczki. Dlaczego realizujemy projekt Edukacja Prawna Młodzieży? Od wielu lat sędziowie ze Stowarzyszenia Justicja zajmują się edukacją prawną młodzieży. Wiemy, że stan świadomości prawnej polskiego społeczeństwa jest bardzo zły. Dlatego uważamy, że musimy to robić. A niezależnie od wszystkiego sprawia nam to frajdę i dużą satysfakcję.